Jesteśmy w Sosnowcu na Europejskim Festiwalu Jacka Cygana. Na chwilę próba. Sebastian, znakomity doktor muzyki, perkusista. Właśnie się rozpakowuje, a my stoimy przed salą koncertową Muza, gdzie odbywa się 20. międzynarodowy, można powiedzieć, europejski festiwal piosenki dla dzieci i młodzieży, Intermuza. O, patrz, Filip. Dzień dobry. Ile duszków. Musiała podpisać te książki, dlatego że to będą również nagrody dla uczestników festiwalu. No i dzisiaj również po raz pierwszy zespół zagra duszka. No, to jest taka właśnie muzyczna perełka. No dzień dobry, no nie! Tak patrzę, kiedy myśmy się ostatnio widziały, Lenka? 5 lat temu. No to co było małe dziecko, a dzisiaj to jest nastolatka. Co śpiewałaś dzisiaj? Dzisiaj śpiewam Każdy szafę ma. Krzywią się z jej dna, swetry utkane z trosk. W tamtym roku śpiewam pani piosenkę. Jaką? Kilka słów o piosence. Jezu, no słuchajcie, to jest właśnie fantastyczne to, że gdzie się nie ruszę, gdzie nie pojadę na jakiś festiwal, to zawsze spotykam wyrośnięte dziewczyny, które przyjeżdżały na mój festiwal do Radomia, jak były małe. Byłyście kiedyś w Radomiu? Na moim festiwalu? To jest mój kierownik. O, dzień dobry. Mareczek. Cześć, dzień dobry. Tu i wskoczyłam na małą Lenkę, która... Dzień dobry, cześć, Marek. Która była mała, to śpiewała w Radomiu i śpiewała na koncercie w Krakowie, na Czarodziejach Uśmiechu. Idę szukać obrad jurorów. Jury. O, prosimy dzień bardzo. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam przeszkodzić na chwilę jurorom i tak spontanicznie nagrać. Ja tylko chciałam zapytać, jaki był poziom? Poziom był znakomity. Czy widzisz tendencję, że na przykład dzieciaki coraz lepiej śpiewają, że mają lepsze wzorce, większy dostęp? Tak. Coraz lepiej śpiewają, mają coraz większy dostęp. Dalej jest tendencja, że jest więcej dziewczyn? Tak. Albo chociaż jakiś jeden fajny chłopak? Był jeden i dajemy mu wyróżnienie. Wycieczka rowerowa. Chłopaki zawsze dostają wyróżnienia. Śpiewał fajnie. No. Coraz więcej dzieci sięga po repertuar dorosły. Ale kiedyś też tak było, tylko trochę to zmieniliśmy. Był taki moment, że mój festiwal w Radomiu powstał właśnie dlatego, że organizatorzy festiwalu stwierdzili, że już nie mogą słuchać, jak dzieci przyjeżdżają i śpiewają dorosłe piosenki, że no w ustach 6-letniej dziewczynki. Nie ja byłam Ewą na przykład, nie było za bardzo. Nie było wtedy. Ile jest nagród? No będziemy mieli są, tak? 12 gdzieś utworów w pierwszej części, a potem ty. A potem ja cała na biało. A potem Grand Prix. Dobrze, to ja nie przeszkadzam. Dziękuję. No Mewa przyfrunęła. Skąd Mewa przyfrunęła? Oczywiście, z nadmorza. Obrady jury trwają. Kto dostanie nagrodę? Patrzcie, wyciągnęłam Grand Prix. Sosnowiec. No to jest taki słowik troszkę, nie? Można powiedzieć. Pasuje mi do płaszczyka. Nieprawdaż? Może ja bym dostała wreszcie jakiś Grand Prix, jakąś nagrodę złotego Fryderyka. Delfin. Ja wielokrotnie bywałam w jury. Czasami jest tak, że jest wybitny talent, który tak odstaje od reszty, że nie ma pytań. A czasami jest poziom wyrównany i tu jest najgorzej. I ja pamiętam, że wielokrotnie nie mogłam podjąć decyzji jako przewodnicząca jury mojego festiwalu. Czy ma zwyciężyć liryczny chłopak, czy przebojowa dziewczyna? Wiecie, co robiłam? Fundowałam drugą równorzędną nagrodę. Mogłam powiedzieć, dobra, niech wygra dziewczyna przebojowa. Nie miałabym sumienia, no nie zasnęłabym. I mówię, będą dwie równorzędne pierwsze miejsca. I tak się zdarzało bardzo często, co tylko świadczy o tym, że się nie nadaje na jurora, ponieważ nie umiem podjąć decyzji. No, to by było na tyle. Zaczynamy próbę dźwięków. Zagramy dzisiaj premierowo utwór Majki ze słowami Jacka Cygana.
Jeszcze nigdy go nie wykonywaliśmy, dzisiaj jest pierwszy. Pewne jakby nieustalone błędy. Dzięki temu, że mamy próbę, nie wydarzyły się na koncercie, po to są próby. I jest takie powiedzenie, że lepiej się 5 minut wstydzić niż ćwiczyć, ale to nie jest prawda. Nowe utwory brzmią wyjątkowo, bo Marek przywiózł akordeon. Marek obiecał, że spali akordeon po występie. Wolałabym, żeby już akordeon na zawsze został w repertuarze. To ma sens, to ma kolor. A! Snajpi grał na gitarze klasycznej. No co tu się działo? Michaś na frytlesie miauczał, robił takie miau, miau. I cymbałki. To się nie nazywa cymbałki, to jest bardzo ważne. Ten instrument nie nazywa się cymbałki. On się nazywa dzwonki. Proszę przestać uczyć dzieci, że są to cymbałki. Lubię akordeon, lubiłem. Czasami jakoś czułem niechęć do tego instrumentu. W tej chwili po prostu nie mam formy i się męczę. Ale lubię akordeon. I dobrze kłamie. I lubię. Marek, poczekaj, bo ja zdradziłam internautom, że zamierzasz go spalić po tym koncercie. Nie ten, ale bardzo chciałbym. Zrobię taki numer, gdzie będzie intro na akordeonie. I ty je zagrasz, kupimy jakiegoś Weltmeistra za 200 zł i go spalimy. Może na tynakowym festiwalu co gramy? Właśnie! No, cisz, ale na leczkę zagrasz na akordeonie. Podpalamy go. To tutaj mamy taki zestaw, gdzie gramy utwory typu Zakazany Owoc, Dyskoteka, Rzeka, Szkolny Blues. To są wszystko piosenki. Tak jest. Ostra panienka. Ostra panienka. Ale powiem wam, że to ja jestem ostra panienka. No i tego się trzymajmy. Tak. Ja panią widziałem na Woodstocku w telewizji, tylko oglądałem sobie tam wszystkie koncerty Jurka Owczaka i byłem zachwycony, byłem po prostu taki pani no, zrobiła szał ze zespołem jest... i... No i też było super. Zespół, no, też było zrobimy super. Dzisiaj szał, ale nie, dzisiaj będzie troszkę tak bardziej lirycznie, no bo... Kiedy kocha moją mamę i tak dalej, ta publika zaśpiewała to... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nasze piosenki grają. Wiem, bo ja z pana już zadzierzgnęłam. A kto śpiewał Ostrą Panienkę? O, ty mi Ania Stawiaj.
Ania Stawiera. To jest festiwal, który dzisiaj ma urodziny. 20 lat minęło, jak przygrywka zaledwie piosenki. To jest festiwal, który tutaj się rodził pod znakiem Kiepury, bo Sosnowiec to jest miasto Kiepury. I Cygana. Cygana i Szpilmana. Władysław Szpilman urodził się stąd jakieś 200 metrów. Ja się urodziłem dalej, bo w dzielnicy Niwka, a Kiepura na Pogoni. Od początku ten festiwal się charakteryzuje tym, że nie ma repertuaru typowo dziecięcego. Bardzo wiele, nawet małych dzieci, śpiewa piosenki dorosłych z jakimś przesłaniem, z jakąś puentą, z jakimś dowcipem. Wygrała dziewczynka, która śpiewa piosenkę żydowską Wojtka Młynarskiego i Leopolda Kozłowskiego, Mrówka. Bardzo śmieszną. To jest taka magia, jak siedzimy w jury na widowni, że to wychodzą prawie dorosłe osoby. A potem jak je widzimy za sceną, to one są takie malutkie, bo scena oszukuje. Chcę powiedzieć, że na jednym z pierwszych festiwali nagrodę zdobyła Ewa Farna. Także festiwal żyje. No, 20 lat. 20. Gratuluję, bo mój festiwal miał mieć 15-lecie. Właśnie pandemia troszeczkę zniszczyła i teraz się zastanawiam, czy nie przeniosę go do Warszawy. Tak. Więc jeśli go przeniosę do Warszawy, to będziesz w jury, Jacku. Bardzo proszę. Dobra, idziemy się zrobić nabóstwo. Tak, idę się robić nabóstwo. Panowie czekają. Trzymam kciuki. Do zobaczenia na scenie. Bądź gotowy na wszystko. Nie wiem, w którą stronę mnie poniesie, ale być może zatańczymy. Dzisiaj będzie na scenie premiera pewnej marynarki, która na pewno się spodoba. O, to premierowy wieczór. Ale nie będzie premiera. Będzie. Będzie prezydent Sosnowca, ale będzie jeden premier, podobno. Jerzy Buzek. A nie, no to absolutnie uwielbiam. Ale mnie przestraszyłeś. Dwadzieścia lat minęło, odkąd zaczął się ten festiwal. I moja żona mówi tak, popatrz, co ten festiwal z ciebie zrobił. 20 lat temu byłeś czarny, szczupły, chodziłeś po 3 schody, skakiwałeś i nie nosiłeś okularów. No właśnie. Ale ja kocham ten festiwal i jeszcze, jeżeli będą do mnie dzwonić i zapraszać, to będę z nim. Raz rybki w morzu brały, stóp mi daje i szprotki. Chlupała woda, chlup, 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 ocean był słodki. Razem ze mną tamte góry, penetruje wszystkie góry. Który w tłumie halabardę niósł.
oryginalne. Po żydowsku, po polsku. Po prostu jest to festiwal europejski. Ale bardzo ładnie ta dziewczynka śpiewająca wygrała. Gratuluję jej tego Grand Prix. Takiej publiczności nie ma nigdy! Nigdzie w tym momencie! Takiej publiczności nie ma nigdzie! Teraz Jacko, chodź tu, panie pisarzu, panie poeto, ponieważ specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy zespołem utwór, którego ja w ogóle nie śpiewam na koncertach. Naprawdę, pomyślałam sobie, dosyć tego trzeba w końcu kiedyś zaśpiewać. Tym bardziej, że jestem przekonana, że znacie tę piosenkę. Jak się zaczyna ta piosenka? Ja nie wiem, ale tak, żeby z swoich ust to poszło. Te kartki były kiedyś białe. Dla publiczności, która jest muzykalna, a zawsze w widowni festiwalu siedzą uczestnicy, którzy znają piosenki, śpiewają czyściutko, muzykalnie, to jest naprawdę radość.
serce mi wali, bo nie byłam na siłowni. Nie wiem ile. Długo nie byłam na siłowni! Dajcie mi chwilę, muszę odsapnąć. Zaraz przyjdę podpisywać autograf. Ja to muszę odpocząć.